Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Madzio i dzisiaj sobie nagrywam odcinek na Twitchu. Jeżeli byliście na streamie w poniedziałek o godzinie 18, to mogliście właśnie widzieć to wszystko na żywo, jak się to nagrywa. Jeżeli nie, no to oglądacie dopiero teraz ten odcinek na YouTubie. Streamuję w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek oraz piątek od godziny 18. Zapraszam na Twitcha. Twitch się również tutaj wita. Tutaj gdzieś, o tu, na prawo będzie się witał Twitch. Albo jakoś za mną, jakoś fajnie to wstawię. I zaczynamy chapter 5. Chapter 5 naszej przygody tutaj z Emily, Senior Yale College, czyli tutaj już ostatni. Zobaczmy, jakie tym razem awatarki mamy. D300, oczywiście, bo wtedy 300 wyszło. Auta, Cars, to jest James Bond, ma reprezentować, szczerze mówiąc nie wiem. Borat, o, Borat był świetny film z Boratem. Weźmy sobie Borata, Borat był najlepszy na świecie. Dobra, okej, zobaczmy, jak to wszystko wyszło. Potoczyła się nasza przygoda z Emily. O, tutaj ma dwójkę ludzi całujących się bardzo romantycznie. Widzę, że Emily na zawsze pozostała tutaj nastolatką, która utknęła po prostu w swoim stanie emocjonalnym i nie może z niego wyjść. Ostatnio mi poprosiliście, żebym tutaj poprzeglądał statusy też innych osób, również sobie. Brat jest tutaj gitarzystą, który szuka tutaj, czyli jest bezdomnym i bez pracy, bo szuka tutaj, widzimy pracy. Zobaczmy jeszcze, Emma tutaj, Emma to jest tamta, do której rozmawialiśmy wtedy, chyba tak. Ten statek będzie tutaj zaraz wypływał, życie jest zbyt krótkie, żeby czekać, przykro mi Emma, ale nigdy w moim życiu się nie pojawiłeś. Tutaj jest ten Mike, Travis, o Travis, tamten dupek, który na kogo byliśmy przyjęciu. W sumie dlaczego nie lubimy Travisa? Travis ma martwego ojca, skoro ma martwego ojca, to powinniśmy mu tego współczuć. Ale dobra, porozmawiamy. Wiemy wreszcie z Emily, która ma jak zawsze jakiś sadbojowy status. Przywitajmy się pierwsi. Hello, witaj Emily, co tam u ciebie? Moja droga, moja miła. Co się tam u ciebie zmieniło? Cześć Łukasz, o widzimy, zobaczcie, tak poważnie napisała i zawsze pisała z małych liter, tak na szybko, było widać, że się śpieszy, a teraz z małych liter Łukasz, teraz z dużej litery właśnie Łukasz z kropką. Ouuu, coś się szykuje tutaj. Ja nadal z małych, ja nadal casual tutaj. Ja nadal casual, chłodny. O, zobaczcie, ona nie jest chłodna, ona jest właśnie poważna, zobaczcie teraz. A, bo to jest senior year, ona jest już dorosła, jest poważna, już zaraz pójdzie do pracy, będzie miała trójkę przepięknych amerykańskich dzieci. Zatem tego. Rzeczy mogłyby być tego? Nie, jest okej, okay. I'm alright, po prostu. Zwyczajnie. O, to dobrze. Coś taka, wyczuwam takie... No... Nie, jak się... Co tam u ciebie było? Nie pytajmy się o szkołę, szkoła i tak nas nie obchodzi, powiedzmy sobie szczerze. Co tam tego? Wszystko było naprawdę dobrze, a to... W sumie to nie oznacza nic dobrego, bo skoro nie gadaliśmy przez rok i teraz wszystko ona mówi, że było naprawdę dobrze, no to wcale nie jest dobra wiadomość dla nas, no bo oznacza, że było dobrze bez nas. Czy masz jakieś plany na ten weekend? Co jest nowego w twoim życiu? Kogo poznałaś? No gadaj Emily, z kim się teraz puszczasz? Bo ostatnio było z nami, a teraz z kim? Nic nowego tak naprawdę się nie stało, właśnie kończę college, no to tak samo jak ja. Oj, nie wiem czy wiesz, ale ja i brat znowu jesteśmy razem! Hurra! Tak, dokładnie. Wcale tego nie przewidzieliśmy, czyli... Aha! Fajnie Emily, czyli my byliśmy dla ciebie pocieszeniem. Świetnie! Zastanawiam się, jak zareagować, bo troszeczkę taki... Trochę wkurzony mogę być, że byłem tym pociesz... A zobaczcie, jaka z niej w ogóle jest tego, okropna osoba. Nie dość, że na samym początku musieliśmy zabiegać o jej względy. Ona tam miała innego, zrobiła na sobie przyjaciółkę z kutasem. Później przyszła do nas, przespała się z nami i później robiła nam wyrzuty sumienia, że się z nami przespała, a teraz wróciła do swojego poprzedniego chłopaka. Świetnie, Emily. Szanuję. That's great, ale to jest sarkastyczne, great. Emily, nie myśl sobie, że tak naprawdę... Mówi, że sarkastyczna, ona nie rozumie. A jak twoja przyjaciółka Emma? I don't care. To, kurde, żadna odpowiedź mi się nie podoba. Not great to jest tego, że coś nie tak u niej. A w sumie not great. W sumie to jest najlepsza odpowiedź, ponieważ... A nie, dobra, to jest dobra odpowiedź. Ponieważ żadna tutaj, w sumie żadna odpowiedź mi nie pasowała, ponieważ chciałem po prostu powiedzieć jej, że w sumie to jest jak jest, jest okej, okay, co nie nic nowego, ale nie było. Kurde, i znowu nie ma dobrych odpowiedzi. Mam innych przyjaciół, to taki jest obrażony, mam innych przyjaciół. It's whatever, to też taki obrażony, cokolwiek. Nie obchodzi mnie to, to też. Wszystko to są takie, nie chcę być takim nadętym bufonem. Dlaczego nie się zachowuję jak nadętym bufon? W senior class college to masz tyle lat, Madziu z Ameryki, ile ja miałbym. Nie zachowuj się jak bufon, masz innych przyjaciół.
Okej, okay. Odpisałeś to w miarę spokojnie, nie zabrzmiałeś jak największy bufon na świecie. Gratuluję, udało ci się. Kole, czy jest już tego? Czy będziesz tęsknić? Czy możesz uwierzyć, że jesteśmy już prawie dorośli? To jest dobre tego. To jest bardzo dobre pytanie. Nie, całkowicie nie czuję, aby minęły właśnie 4 lata. Czy tęsknisz za tutaj liceum? Czy mieliśmy trochę dobrych... to jest trochę tego. Mieliśmy trochę dobrych wspomnień wspólnie. Myślę, że to jest tego. In college. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre, bo to jest nawiązanie do naszej historii sprzed 2 lat. No tak, trochę. Aha! O, wolałabym nie myśleć o przeszłości. Okej, okay, Emily. Okej. Okay. I'm sorry, co? W życiu bym jej za coś takiego nie przeprosił. Well, okej. Okay. Myślę, że to jest takie... Zamierzam być chłodny wobec tego. Jestem zmęczona przeżywaniem wspomnień. A co? Może dlatego, że podejmowałeś w przeszłości nieodpowiedzialne decyzje, których teraz może żałujesz, Emily. I może, nie wiem, zachowywałeś się jak gówniara. A nie, nadal tak jest. Przepraszam, że jestem passive aggressive do niej, ale nas wykorzystała. Nas wszystkich. Wszystkich, którzy to oglądają. Zatem tak, czy jesteś przygotowana do zakończenia roku? No, jak tam, Emily? Zakończenie roku, czy też również będziesz to źle wspominać? Muszę tutaj jeszcze zamówić moje gown. Nie pamiętam, co to gown znaczyło, ale trudno. I inne rzeczy. Gown to jest chyba ten kapelusik taki śmieszny, co mają seniorzy, wiecie. To oni sami muszą to zamawiać, to szkoła tego nie zapewnia, co to za szkoła beznadziejna. A czy będziesz wracać do domu, czy nie? Co będziesz robić tego lata? To jest dobre pytanie. Zobaczmy, Emily. Czy mnie zawiedziesz ponownie? A z Bradem będę tutaj się bawić i będę próbowała znaleźć pracę. Szkoda, że nigdy jej nie znajdziesz i zostaniesz kurą domową do końca swojego życia i będziesz żałować, że w chwili, kiedy mogłaś sięgnąć gwiazd ze mną, to niestety mnie odrzuciłaś i powiedziałaś, że nie chcesz wspominać przeszłości. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie ci się wypełniać do końca życia. Zatem tak, czy... No tak, jak tam twój tydzień, Emily? Tak, uśmiechnięci, co nie? No, wszystko spoko jest. Jak tam twój tydzień, Emily? Wszystko dobrze? Pretty busy. Okej. Okay. Pewnie byłaś zajęta obciąganiem Bradowi, tak? Wiedziałem, że tak było, Emily, że nas wykorzystasz od samego początku. Przez 2 tutaj odcinki ja próbowałem zbudować jakiekolwiek relacje pomiędzy nami. Teraz, wiesz co? Nie zamierzam niczego budować. Dlaczego nie mogę się zapytać, czy... Nie, tego, czy się zobaczymy w to lato? Halo! 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 No nie, no jaka... Jezu, jaki pizdeusz największy! Jest mi wstyd! Miałeś się zapytać, czy się zobaczyłem w wakacje, a nie, czy are you doing homework? Świetna gra. Symbolizuje prawdziwe życie. Jeżeli również się tak zachowujecie, wy to... Trochę gardzę. Tak odrobi... Tyle. Gdzieś. Tylko tyle. Nie, naprawdę. Pyta się o pracę domową. Siema, co tam? W przedszkolu jesteś? Goodbye od razu. Czy kiedykolwiek też i za rzeczami? To jest dobre. Czy również tego nie napiszesz? Ale z ciebie jest... Nie, naprawdę... Wow! Naprawdę się ją pytasz? Naprawdę się ją pytasz o szkołę? Come on, jest... 2006, a ty się pytasz, czy tęsknisz za mną? Tak! I zobaczcie, znowu to usunie, wiedziałem. Zobaczcie, wiedziałem, że to usunie. Czy znalazłeś jakąś dobrą muzykę? Jezu, ale pisteusz największy, ale wstyd po prostu. O, już mam 2 razy goodbye. Czy kiedykolwiek będziemy mieć takie kontakty jak kiedyś? Nie, nie będziecie mieli nigdy. Czy widziałaś jakikolwiek dobry film? Jezu, ale ty jesteś okropny, naprawdę wstydź się. Dobrze, że ta... Wiesz co? Dobrze, że ta tego... Emily cię rzuca. Całkowicie kontakt do kosza. Też bym z tobą kontakt do kosza usunął. Wiecie co? Gardzę jednym i drugim. No, usuwaj swoje wiadomości tutaj. Usuwaj swoje wiadomości. Jak pogoda! Idealnie, wiesz co? Może zachowaj swój honor i napisz goodbye. Idealnie, właśnie teraz. Goodbye. I usuń Emily ze swojego życia wreszcie. O, Bungie is away. A to jest fajna zmiana na sam koniec. I koniec gry. Szybko poszło.
Myślałem, że ta gra będzie trochę dłuższa. Pytanie jest teraz. W sumie, bo wyszedł bardzo krótki odcinek. Czy chcemy zobaczyć jej inne odpowiedzi w chwili, kiedy będziemy bardziej lizusowaci wobec niej, że nie będziemy tacy chłodni, tylko będziemy zachowywać się jak kompletne lizusy, które będą lizały jej tyłek na każde skinięcie, czy po prostu idziemy od razu grać w DLC? Bo się zastanawiam, czy chcę grać od razu w DLC, odkryć co jest dalej, kolejną część, czy chcę jeszcze odkryć co się stanie, jeżeli w drugi tego. I wiecie, kto to wybierze? No, gdybyście byli na streamie, to byście mogli wybrać, bo teraz Twitch chat, DLC, czy jeszcze raz? Piszcie tutaj na czacie, proszę. DLC, czy jeszcze raz i odkrywamy drugą ścieżkę. O, czat, zdecydowanie głosuje na DLC, tutaj widzę. Zdecydowanie czat głosuje na DLC. No dobrze, skoro czat głosuje na DLC... Chyba, że speedrun jakiś? Nie, nie będziemy robić speedruna. Skoro czat głosuje na DLC, to kolejny odcinek Emily Is Away będzie pochodził z DLC Emily Is Away. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, ponieważ tutaj zakończymy już ten odcinek. I do kolejnego odcinka. Cześć!